Siedzimy w górach i strasznie mnie jest gorąco i razi mnie słońce. I miałem powiedzieć o Słowakach, ale znowu oczywiście nie pamiętam co. Słowacy to taki kolegialny naród. Wszystko mają zorganizowane pod grupę, pod społeczność. No może troszeczkę mniej niż w Chinach. I jest to zupełnie co innego niż to, co znamy od siebie z Polski, gdzie oczywiście wszystko jest mega wolnościowe, każdy sobie i na 1 m2 na Podhalu jest około 1000 działalności gospodarczych. I gdyby na przykład tak w Polsce, w polskich Tatrach, chcieć się wybrać busem w jakieś inne miejsce niż to, w którym sobie śpimy, no to oczywiście co 5 minut mamy busa. Na Słowacji nie. Na Słowacji jest jeden żelazny wlak na godzinę. Na Słowacji jest PKS zorganizowany. Busów nie ma. Oni są dużo bardziej kolegialni. Ale ma to swoje zalety. Bo jeżeli myślimy sobie o czymś takim jak na przykład wyciągi, kolejki górskie, no to tu nie ma tak, że jest chłop, który zagłodzi swoje pole i powie nie, ja się nie składam, ten biznes mi się nie opłaca, albo płaccie mi gigantyczne pieniądze, to wam udostępnię pole, nad którą przejeżdża kolejka. Tutaj po prostu te kolejki są, bo one są chyba państwowe, albo jakieś gminne, albo coś w tym rodzaju. Więc ta kolegialność to tak na dwoje babka wróżyła, bo to dla nas, turystów, to jest tutaj bardzo wygodne. Nawet wygodny jest ten wlak, jeżeli wiemy, o której on sobie jedzie. No i w takim razie, jeżeli ktoś do tej pory spędzał czas w górach, chodził sobie w polskie góry, w polskie Tatry, to może być zaskoczeniem, że nie ma co 5 minut busa, którym dojedzie sobie nadmorskie oko, czy gdzie tamkolwiek. Tylko musi wziąć pod uwagę, że żelazna, jak to oni mówią, wlak jeździ co godzinę i trzeba się do tego troszeczkę dostosować. Ale można oczywiście jechać samochodem swoim własnym, dla tych, którzy są zmotoryzowani. Jest mnóstwo parkingów, niektóre są darmowe, za inne trzeba zapłacić, jedne tańsze, drugie droższe, ale wszędzie praktycznie zostawimy samochód i możemy sobie pójść w górę. No problem jest taki, że jak zejdziemy inną ścieżką, to musimy do tego samochodu dojechać i wtedy wracamy znowu do naszego żelaznego wlaku, bo warto wtedy rozznać ten trochę rozkład i wiedzieć na przykład skąd, dokąd dojedziemy i o której mniej więcej. Ale trzeba pamiętać o kolejnej ważnej, istotnej rzeczy. To nie jest Zakopane. To nie są Krupówki. Tutaj po godzinie 21 to się nie dzieje kompletnie nic. Więc trzeba kupić sobie w jakichś potrawinach piwo, kiełbasę, paluszki, chipsy i wjechać sobie na swoją własną chatę, tak? Czyli jak to się tam mówi, do pensjonu, do ubytowania i po prostu tam siedzieć i czekać do rana. No chyba, że wyjść i połazić sobie po ciemnych ulicach. No dobra, są latarnie, nie są ciemne. Ale nie jest to specjalnie jakoś imprezowe miejsce. Dzięki temu może jest tutaj dużo mniej ludzi niż po polskiej stronie Tatr. I jest parę takich szlaków, gdzie się idzie praktycznie samemu. Albo prawie samemu. Jest też oczywiście parę takich, które są mega oblegane i czujemy się dokładnie tak samo jak w drodze na Morskie Oko.